Samorządowa Loża Radiowa. Maleje prestiż funkcji sołtysa, wieś się wyludnia, a jej mieszkańcy już nie tak chętnie angażują się w działalność społeczną. Sołectwa są istotnym ogniwem w funkcjonowaniu gmin, jednocześnie są od nich uzależnione decyzyjnie i finansowo. Są to znaczące bariery. Na Opolszczyźnie mamy ponad 1000 sołectw. O perspektywach ich rozwoju dyskutować będziemy w Samorządowej Loży Radiowej. Z Biedrzychowic wita Państwa Jan Poniatyszyn. Zaproszenie do naszego programu przyjęli Róża Zgorzelska, radna miejska Głogówka z Mniejszości Niemieckiej. Witam Państwa serdecznie. Teresa Barańska, radna Prudnika z Prawa i Sprawiedliwości, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Witam Państwa, dzień dobry. Piotr Bujak, burmistrz Głogówka z Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry, witam Państwa. Dragomir Rudy, radny powiatu prudnickiego z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie Państwa. Bernard Burek, sołtys Starych Kotkowic, nauczyciel. Witam bardzo serdecznie. Jest też z nami Antoni Konopka, radny Opolskiego Sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie Państwa. Z mikrofonami Samorządowej Loży Radiowej jesteśmy w Biedrzychowicach w gminie Głogówek. Gościmy w Farskiej Stodole, która jest wiejskim muzeum stworzonym przez mieszkańców tej wioski. To ciekawe miejsce, przybliży nam jego kustosz Róża Zgorzelska. Jeszcze raz dzień dobry Państwu i dzień dobry również uczestnikom i witam bardzo serdecznie uczestników dzisiejszej Loży Radiowej. A spotkaliśmy się właśnie w tej Farskiej Stodole w Muzeum Wiejskim, które przez wiele lat tworzymy krok po kroku, ale bardzo konsekwentnie z całą społecznością wsi. Jest to dla nas zaszczytem, że możemy gościć tak zacnych gości. Jest to dla nas również promocja nie tylko tego miejsca, ale również naszej gminy, promocja gminy Głogówek, ponieważ właśnie to miejsce znajduje się na terenie gminy Głogówek. A Farska Stodoła to nic innego jak plebanijna stodoła. Jest własnością plebanii, parafii i tą nazwę przyjęliśmy i przez wiele, wiele lat ona jest już jak gdyby wyznacznikiem takim i nazwą rozpoznawalną na terenie województwa. Pani Różo, proszę powiedzieć, jaki wkład w powstanie Farskiej Stodoły wniosła Rada Sołecka Biedrzychowic? Powiem może tak, sama Rada Sołecka nie wniosła jakichś tam znaczącego wkładu w powstanie tego miejsca, ale członkowie Rady Sołeckiej są również członkami Stowarzyszenia Odnowy Wsi i Koła Mniejszości Niemieckiej i praktycznie są to ci sami ludzie, bo ta społeczność nie jest zbyt duża i kto jest aktywny, to jest aktywny i w tej Radzie Sołeckiej, jak jest członkiem tej Rady Sołeckiej i jest aktywny w Stowarzyszeniu Odnowa Wsi Biedrzychowice i gdzieś tam w tym Kole Mniejszości Niemieckiej. I po prostu wszystko, co tu zostało zrobione, wszystkie pomysły, wszystkie prace, to co powstało, zawdzięczamy właśnie tym ludziom, tym aktywnym, tym, którzy są aktywni w tych trzech organizacjach. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, na jego czele stoi sołtys, jest on organem wykonawczym, a zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym. Działalność sołtysa i sołectwa reguluje ustawa o samorządzie gminnym, natomiast statut danego sołectwa uchwala gmina. Jak się funkcjonuje w takich ramach prawnych? Sołtys Starych Kotkowic Bernard Burek. No, niestety pewne ramy musimy przestrzegać jak wszędzie. To jest samorząd, ale tylko powiedzmy na papierze, bo mamy tutaj burmistrza, mamy szefostwo i w gminie i później w powiecie, wiadomo. Musimy też reagować na to, czym oni nas chcą zaskoczyć. A poza tym no, działamy w ten sposób, że musimy mieć dobrą radę. Jeżeli sołtys nie ma wsparcia w kolegach czy koleżankach z Rady Sołeckiej, no to też wiele sam nie stworzy. Dzisiaj mamy wiele możliwości, bo mamy możliwość przekazywania informacji szybkiej przez używanie różnych nośników, Facebooka i tak dalej, ale musimy mieć ludzi chętnych, tak jak tu koleżanka powiedziała, takich społeczników, chętnych do pracy. Najczęściej są to ludzie z takimi, no powiedzmy, tradycjami społecznymi, społecznikowskimi. Ja mam akurat w Radzie byłego sołtysa Starych Kotkowic. Mam w Radzie młodych ludzi, uczniów, którzy kiedyś kończyli szkołę, w której pracuję, ze Służków w Głogówku. Są to fachowcy, wykształceni, logistycy, powiedzmy, a tutaj logistyka jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o naszą wieś, no bo nie tylko nasza, ale w każdej wsi, jak coś organizujesz czy coś przygotowujesz, to musi być to zrobione naprawdę i dopięte na ostatni guzik. I mogę zawsze na nich liczyć. Była taka sytuacja, że niestety zachorowałem, a wtedy Rada Sołecka przejmuje to dowodzenie jak gdyby i wszystko było dopięte do ostatniego momentu, na ostatni guzik. No dodajmy tutaj gwoli uzupełnienia, bo pewnie nie wszyscy z naszych słuchaczy orientują się w tych meandrach funkcjonowania samorządu wiejskiego, że Rada Sołecka, jak i sołtys są wybierani przez zebranie wiejskie. Co należy do zadań sołtysa? Czy niektóre z tych obowiązków powoli zanikają, panie sołtysie? No przede wszystkim jest takim łącznikiem między burmistrzem i Radą Gminy, a pozostałymi mieszkańcami miejscowości. Poza tym no, do zadań takich głównych, z których no, gmina żyje, to jest chociażby zbieranie podatku od tych osób, które jeszcze nie korzystają z tych płatności elektronicznych. Poza tym no, przygotowuje wiele różnych imprez okolicznościowych, współdziała z różnymi organizacjami na terenie wsi, chociażby Związek Kobiet Śląskich, Odnowa Wsi, Straż Pożarna i wiele, wiele innych takich organizacji, które też mają swoje problemy. Problemy chociażby z zaopatrzeniem w pewne rzeczy potrzebne im do pracy. No, tutaj kobiety śląskie potrzebują chociażby wyposażenia kuchni czy remontu kuchni. Odnowa Wsi ma jakieś tam pomysły na projekty, które realizujemy. No, Straż Pożarna zawsze ma jakieś potrzeby, bo wiadomo, są to najczęściej pierwsze jednostki pomocy takiej doraźnej, pomocy i obrony naszych mieszkańców przed różnymi kataklizmami i zjawiskami, które nas mogą spotkać. A jakimi funduszami z budżetu gminy Głogówek dysponują tutejsze sołectwa? Burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Generalnie chciałem tutaj zauważyć, że gmina Głogówek jak najbardziej otwarcie współpracuje ze swoimi sołectwami. Co roku z budżetu gminy wyodrębniany jest tak zwany fundusz sołecki. W założeniach na rok 2020 jest to kwota na poziomie około 520 tysięcy złotych. Nieco niższe były założenia na rok 2019. Wykonanie na dzisiaj sięga nam tutaj 370 tysięcy złotych. I chciałem tutaj zauważyć, że te fundusze sołeckie, które oczywiście nie funkcjonują we wszystkich gminach, są tak zwaną formą budżetu partycypacyjnego. Jest to tak zwany substytut budżetu obywatelskiego, bo nasza gmina jest za mała na to, żeby wprowadzać tutaj budżet obywatelski, szczególnie biorąc pod uwagę to, że mamy także sołectwa miejskie. Także my tutaj dajemy pewną kompetencję i pewne narzędzie tym radom sołeckim, sołtysom do decydowania o znacznej części środków z budżetu gminy. Mówimy tutaj o 500 000 złotych. A co może być powodem tego, iż ten fundusz sołecki nie do końca jest wykorzystywany? Znaczy generalnie obserwujemy tutaj różne sytuacje w zależności od naszych miejscowości i też mam różne opinie na temat tego, jak fundusz sołecki w poszczególnych miejscowościach jest wykorzystywany, bo dla nas z perspektywy władz gminy oczywiście bardzo istotne jest to, żeby fundusz sołecki nie był rozdrabniany i wykorzystywany na szereg niewielkich zadań, tudzież żeby nie był przeznaczany na konsumpcję, na realizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych, bo tego typu przypadki też nam się zdarzają. I ja mam taką zasadę, że premiuje te sołectwa wraz z Radą Miejską, które fundusz sołecki przeznaczają na jedno duże zadanie i wtedy jest poważna szansa na to, że można liczyć, że z budżetu gminy także kwota będzie do tego zadania dołożona. W jaki sposób samorząd wiejski wspiera Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie? Jego wicedyrektor Teresa Barańska. Szanowni Państwo, ja jeżeli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, o wieś, mogę powiedzieć z dwóch kierunków, a to mianowicie z racji funkcji właśnie pracy w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, jak również z tego, że od roku jestem również radną Rady Miejskiej w Prudniku i te prace sołtysa i Rady Sołeckiej i organizacji na wsi widzę podwójnie. No więc tak, rola sołtysa jest ogromna, jeżeli chodzi o budowanie i rozwój wsi. Łączy jak gdyby dwie funkcje, współpracuje z samorządem, sołtysi są zapraszani na Komisję Rolnictwa, biorą w niej czynny udział, tam przedstawiają swoje sprawy, problemy, które są rozwiązywane, zapraszani są na sesje, na którym również mogą zabrać głos, jednak nie mają prawa głosowania. Jeżeli chodzi o funkcję we wsi, sołtys jest takim liderem na wsi, jest to osoba, do której każdy zwraca się z potrzebą, wie, że będzie ona załatwiona, bo sołtys zna mieszkańców, zna wieś i może odpowiednio pokierować. Sołtys to ta osoba, która współpracuje z organizacjami na wsi, takimi jak tutaj jesteśmy w gminie Głogówek, więc kłania się tu Związek Kobiet Śląskich, ale również są na gminie Głogówek koła gospodyń wiejskich. I uważam, że tutaj rola sołtysa konkretnie na wsi Biedrzychowice czy też gminie Głogówek jest o wiele łatwiejsza niż może w innych miejscowościach, w innych wioskach, a to dlatego, że gmina Głogówek to gmina stojąca rolnictwem. Są tutaj bardzo ładne gospodarstwa, które posiadają wysoką kulturę rolną. Rolnicy chętnie sięgają po środki unijne, skorzystali z PROW-u w dużym stopniu, rozwijają swoje gospodarstwa, unowocześniają, mają wspaniały park maszynowy, piękne obejścia, które właśnie między innymi są poprzez to, że nie boją się sięgać po środki unijne. Ośrodek doradztwa jak najbardziej w tym wszystkim uczestniczy, pomaga, doradza i w wypełnianiu różnych dokumentów z tym związanych, więc widzę, że ten rozwój wsi jest ogromny na przestrzeni chociażby 10 lat, tak jak obserwuję, i więcej. I tutaj rola sołtysa jest, odnoszę wrażenie, nieco ułatwiona, bo jeżeli mamy rozwiniętą wieś, jeżeli ludzie wiedzą, czego chcą, przedstawiają kierunki działania, to praca jest ukierunkowana i z tym związana, że wiemy, w jakim kierunku pracujemy. Także rozwój wsi jest tutaj ogromny, jeżeli chodzi o gminę Głogówek, poprzez to, że środki unijne, które były skierowane na wieś, zostały naprawdę w bardzo dużym stopniu przez rolników wykorzystane. Są to gospodarstwa rodzinne, są to gospodarstwa, które są przejmowane przez młode pokolenie, przez młodych rolników. Chętnie oni również sięgają po działania unijne i wieś się naprawdę rozwija. To wystarczy wieś i okolice i gmina Głogówek. Widać ten rozwój bardzo wyraźnie, wystarczy przejechać, żeby zauważyć, jak wysoka kultura jest tutaj właśnie w tym zakresie. Ale również gminę Głogówek nie ominął pewien kryzys, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tutaj różnych organizacji. Mam tu na myśli na przykład ludowe zespoły sportowe. Kiedyś każda wioska chciała mieć taką swoją drużynę, szczyciła się tym. Mecze piłkarskie były bardzo takim istotnym, ważnym wydarzeniem na terenach wiejskich. No dzisiaj tych drużyn jest już coraz mniej. Dragomir Rudy, radny powiatu prudnickiego, zarazem działacz sportowy. Z czego to wynika? Witam Państwa ponownie. Chciałem powiedzieć tak, że na terenie powiatu prudnickiego mamy 75 sołectw i na chwilę obecną w tych sołectwach bodajże 30 funkcjonują kluby sportowe. W latach 60. 80% miejscowościach figurowały różnego rodzaju lokalne grupy, nie tylko piłkarskie, ale również biegaczy czy tam związane z dyscyplinami sportowymi. W tej chwili poza niewielką ilością miejscowości możemy zaobserwować to, że te wioski mają tak zwane festyny na weekendy, gdzie odbywały się zawody sportowe. W gminie Głogówek takim liderem jest rolnik właśnie Biedrzychowice, gdzie tutaj jestem członkiem zarządu tego klubu. Funkcjonuje klub sportowy piłkarek nożnych grający na poziomie Ekstraligi, najwyższej pułapie ligowej kobiet w Polsce. Klub, który uzyskał awans w czerwcu tego roku. No na chwilę obecną nie ma specjalnych sukcesów, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, no ale mamy nadzieję, że uda nam się to w przyszłym wiosną coś ugrać, być może utrzymać się. No i co za tym idzie, pozyskać jakieś środki finansowe, które są niezbędne do funkcjonowania klubu. Pan redaktor zapytał mnie, jak to jest spowodowane, że tych klubów piłkarskich, sportowych w ogóle tutaj na terenie gminy Głogówek czy powiatu prudnickiego jest tak mało. No, wynika to z tego, że młodych ludzi ubywa na wioskach. Większość z nich, sam widzę po moich znajomych, no, szuka pracy za granicą, wyjeżdża do Austrii, Niemiec, Holandii. Mimo że mają jakieś umiejętności piłkarskie, grali w szkołach podstawowych, średnich i bardzo dobrze grali w piłkę, no niestety pogoń za pieniądzem jest bardziej ważna niż zajmowanie się przyjemnością. W latach 60. spotkanie, które było w danej miejscowości na wsi rozgrywane przez lokalną drużynę było świętem. Tutaj mieszkańcy całą wioską praktycznie uczęszczali w tych rozgrywkach sportowych, nie patrząc czy drużyna wygrywała, czy przegrywała, ale było to święto. W tej chwili zdarzają się jednostki z poszczególnych miejscowości, możemy nawet powiedzieć o miejscowości pana burmistrza, gdzie z Wróblina zawodnicy grają po innych klubach, również zasilają inne gminy, mocniejsze zespoły i tych zespołów mamy zdecydowanie mniej. Na chwilę obecną w najwyższej klasie tutaj w powiecie to jest oczywiście, patrząc na klasę okręgową, bo mówimy tutaj o drużynach wiejskich, jest to drużyna z Twardawy, gdzie dosyć dobrze tam się trzyma. O tym oczywiście moglibyśmy długo rozmawiać, o tych rozgrywkach, o sukcesach tutejszych klubów, ale jeszcze proszę krótko odpowiedzieć na takie pytanie, a co jest właśnie kluczem do tego, że ta drużyna rolnika Biedrzychowice gra, występuje, reprezentuje nasze województwo na tym najwyższym poziomie rozgrywek piłki nożnej kobiecej? To jest ewenement, bo drużyna rolnika, te dziewczyny, kobiety skupia kilka grup kategorii wiekowych, bo to są i młodziczki, juniorki i zaplecze drużyny Ekstraligi, skupia zawodniczki, piłkarki z całego województwa. Jest wiele piłkarek, które pochodzą z miejscowości naprawdę niewielkich, małych miejscowości i przyjeżdżają na treningi do Głogówka, grają tutaj, chcą grać po prostu, a klubów na Opolszczyźnie piłkarskich kobiet bodajże są 4. I cieszymy się z tego, co mamy tutaj, co niedawno w Biedrzychowicach było obchodzone 25-lecie powstania klubu piłkarskiego i cieszymy się, że tak długo to tutaj funkcjonuje. Jednym słowem, potrzeba stworzyć pewien system, który umożliwi właśnie takim drużynom grę na tym wysokim poziomie, ale też i pewnie wymaga to pewnych liderów, pasjonatów, którzy wokół tego będą, mówiąc kolokwialnie, chodzić i dbać o to. Jak możemy ocenić funkcjonowanie sołectw, samorządów wiejskich na Opolszczyźnie? Czy coś nas wyróżnia na tle kraju, na przykład udział w programie Odnowy Wsi? Antoni Konopka, radny Opolskiego Sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na pewno program Odnowy Wsi jest tutaj takim wyróżniającym się programem, jeżeli chodzi o województwo opolskie. To jest ponad 700 sołectw, z tej liczby ponad 1000, ale chcę nawiązać do początkowej wypowiedzi pana redaktora i kwestii samorządu wiejskiego. Otóż otworzył pan nasze spotkanie takim między innymi stwierdzeniem, że wyludnia się wieś. Generalnie tak, ale mamy miejscowości, które rzeczywiście się wyludniają, chociażby tak jak moja nieduża w gminie Nysa, ale są miejscowości, wsie, które się rozwijają i trzeba powiedzieć tak, że dzieje się to na skutek tych niekorzystnych zmian demograficznych wynikających chociażby z lokalizacji, komunikacji, ale również ze zmian takich jak chociażby zmiany w rolnictwie, zmiany funkcji danych miejscowości, gdzie dzisiaj osoby, które się sprowadzają na wieś, no bo mamy takie osoby, to poszukują ciszy, spokoju, relaksu. Czasami gdzieś jest to miejsce pracy, ale co powoduje, że często na dzień dzisiejszy rolnictwo przeszkadza wsi. Tak się to zdarza, i tu jest zderzenie się tych interesów. Czyli można powiedzieć tak, zmienia się już rola, miejsce wsi, ale w związku z tym również zmienia się, czy powinna zmieniać się rola samorządu wiejskiego, bo chcę powiedzieć, że jestem tym, który był sołtysem. Byłem 2 kadencje sołtysem, były to wprawdzie dawne czasy, ale myślę, że tutaj się niewiele zmieniło i chciałbym powiedzieć tak, że jednak w pewne obszary zadań sołtysa roli sołeckiej się zmieniają, chociażby tutaj kwestia tej aktywności, o której jeżeli będę miał czas, to będę powiedział, chociażby nawet ta tak prozaiczna jak zbieranie podatków, gdzie kiedyś był to chyba podstawowe źródło rekompensaty czasu, który rolnik poświęcał na to, żeby być sołtysem. I właśnie, użyłem słowa rolnik. No i teraz, że rolnik był sołtysem. I ja kiedy tak dostałem to zaproszenie na audycję, zacząłem sobie tak robić gorączkowo taką analizę tych sołtysów, których znam i przyznam się szczerze, że jakoś nie znalazłem sołtysa, który jest rolnikiem. Jest pytanie oczywiście, a któż to dzisiaj jest tym sołtysem? Pan tutaj, mój sąsiad po prawej stronie, myślę, że zaraz odpowie, ale z tych, co ja znam, to są urzędnicy, to są pracownicy, to są emeryci, ale rolnicy coś tak nie za bardzo. I w związku z tym rodzi się pytanie, dlaczego też w niektórych miejscowościach trwa wręcz przysłowiowa nagonka, żeby tam, nie ma sołtysa. Kiedy ja się dowiaduję, na przykład za Odrą w Niemczech, tam, że ten burgemeister, że tak ma tam jak środki, rekompensaty, nie wiem, ileś euro od głowy i tak dalej, no to wydaje mi się, że my też musimy iść w tym kierunku, ażeby tu zrekompensować tym sołtysom ten trud, czas, wiedzę, bo dzisiaj to nie jest tak, że ktoś pójdzie tylko na sesję, prawda, coś tam posłucha. Dzisiaj trzeba się starać o środki, realizować te zadania i rozliczać, a więc jest to sprawa skomplikowana i ponieważ zostałem przedstawiony tutaj jako reprezentant Polskiego Stronnictwa Ludowego, no to nie ukrywam, że nasza partia ma propozycję i mówimy o tym, że pora wzmocnić rolę samorządu, pora wzmocnić sołtysa i nawet tak daleko, że to nie powinna być jednostką pomocniczą, jeżeli chodzi o gminę, ale więc może nawet samodzielną, dysponującą własnymi przychodami w postaci podatków od nieruchomości czy innej działalności. O tych propozycjach rozwiązań systemowych, tych, które wniosło Polskie Stronnictwo Ludowe, będziemy za chwilę rozmawiać, ale tutaj pani Teresa Barańska chciała uzupełnić wypowiedź. Chciałam jeszcze dopowiedzieć do właśnie wypowiedzi pana marszałka, bo otóż, drodzy państwo, odnośnie zmiany zawodu na wsi czy wyludniania się, zwróćcie uwagę na to, że maszyny, choćby nawet pozyskane, najbardziej, nie wiem, przystosowane do gospodarstwa, nie wiem, najbardziej, żeby były elektronicznie czy innowacyjnie przygotowane, to same pracować nie będą. Zawsze związane jest to z pracą rolnika, z ciężką pracą, dużym zaangażowaniem. No i niestety młodzi ludzie niejednokrotnie nie podejmują się już tego zawodu tak chętnie, może jak kiedyś. Wybierają inny kierunek studiów, wyjeżdżają. W związku z powyższym ta sytuacja na wsi, jeżeli chodzi o to młode pokolenie, różnie się kształtuje. Wyjeżdżają również za granicę. Wiemy doskonale, że w czasie sezonu pracy od wiosny do jesieni, kiedy to jest spiętrzona praca w rolnictwie, to owszem jak najbardziej, ale gdy już jest okres zimowy, to wiemy doskonale, że wszyscy wyjeżdżają i szukają pracy za granicą niejednokrotnie. Tam mają lepsze warunki czy korzyści i zostają i już do tego rolnictwa tak po prostu chętnie nie wracają. No, trzeba mieć na uwadze, że jest to praca bardzo ciężka i wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania. Panie burmistrzu, zwracam się tutaj do Piotra Bujaka, burmistrza Głogówka. W jaki sposób gratyfikowana jest właśnie praca sołtysów w gminie Głogówek? W gminie Głogówek to są diety, które wynikają z wielkości poszczególnego sołectwa, natomiast na chwilę obecną są to diety na niskim poziomie, bo sięgają od 100 do bodajże 300 zł, także miesięcznie, także jest to praktycznie wynagrodzenie żadne, natomiast szukamy tutaj jakiegoś mądrego rozwiązania, żeby sołtysom podnieść tą gratyfikację. Natomiast teraz trzeba sobie zadać tutaj także pytanie, na które warto odpowiedzieć, jak kwantyfikować, jak oceniać pracę naszych sołtysów, bo ten przelicznik dotyczący wielkości sołectwa jak gdyby nie jest miarodajny, bo możemy w sołectwie małym mieć niezwykle aktywnego sołtysa, który będzie dokonywał rzeczy wielkich, będzie pozyskiwał środki, będzie chodził za tymi sprawami, a zarazem możemy mieć w sołectwie wielkim, dużym ludnościowo sołtysa biernego. Także tutaj takim kluczem byłoby być może znalezienie takiego rozwiązania, które premiowałoby tą aktywność. Natomiast systemowo jest to na dzisiaj nie do zrobienia. Nie jesteśmy w stanie tutaj takiego kryterium oceny przyjąć. Natomiast to, co warto zauważyć, że od aktywności sołtysa tak naprawdę zależy to, ile i jaka pula środków spływa do jego sołectwa, do jego miejscowości. I to może być ta częściowa gratyfikacja, natomiast ja dzisiaj rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że satysfakcja niestety nie wystarcza na pokrycie poniesionych kosztów, na pokrycie nawet chociażby tego straconego czasu, może nie straconego, a poświęconego czasu, bo tak należałoby powiedzieć. Natomiast my jako gmina Głogówek tutaj przymierzamy się do konwentu naszych sołtysów, który odbędzie się w drugiej połowie listopada i będziemy ten temat też poruszali. Ja ten temat osobiście wprowadzę do agendy, ale musimy sobie tutaj to przeliczyć, zobaczyć, zobaczyć, jak to wygląda kosztowo i podjąć stosowną decyzję. Natomiast uzupełniając też te wypowiedzi, które tutaj się pojawiły wcześniej, ja chciałbym zauważyć, że też częściowo słuchacz może dzisiaj odnieść takie wrażenie, że wszystko dzieje się dzięki pracy rąk ludzkich, pracy osób zaangażowanych i niewątpliwie tak jest, bo bez tego byśmy nic nie zrobili. Natomiast tutaj chciałbym zauważyć, że ani klub sportowy nie jest w stanie funkcjonować bez środków samorządu terytorialnego, bo w funkcjonowanie tego klubu jest praktycznie najmocniej zaangażowana gmina Głogówek. Są to środki na poziomie około 70 000 złotych i sama pasja bez tych pieniędzy myślę, żeby nie wystarczyła i o tym też należy głośno powiedzieć, ale także wszelkie inicjatywy na wioskach, bo zarówno w sołectwie Mochów, gdzie mamy odpowiednik stodoły pani radnej Zgorzelskiej, jak i w Biedrzychowicach tak naprawdę to gmina jest też organizacją dachową, która jako pierwotnie użycza te obiekty i redystrybuuje te środki. O tym też nie możemy zapominać, chociaż tutaj też należy oddać szacunek, że oczywiście jest też całkiem spora, duża pula środków pozyskiwana z zewnątrz. To zapytajmy teraz może samego zainteresowanego albo przedstawiciela tego środowiska. Mówię tutaj o sołtysie Starych Kotkowic. Jakie rozwiązanie systemowe państwa środowisko sołtysów postuluje? Mam tutaj na myśli właśnie wynagrodzenia sołtysów za ich pracę. Może zacznę od tego, że nie zawsze pracuje się dla pieniędzy, bo pieniądze nie są najważniejsze. Czasami satysfakcja jest ważniejsza niż pieniądz. No, kwota, o której mówiliśmy tutaj, czyli te diety rzędu 300 zł, no to fakt, pokrywają tylko koszty związane z przejazdami i z paliwem. Może nawet z telefonem komórkowym dzisiaj, nic więcej, ale my się cieszymy wtedy, kiedy mamy możliwość korzystania z pieniędzy dla wioski. Tutaj była mowa o klubach sportowych, o Odnowie Wsi chociażby. Korzystamy z różnych projektów, piszemy, słuchamy, czego chce młodzież, na przykład czego chcą dzieci. Ostatnio na przykład u nas w Starych Kotkowicach z pieniędzy z odnowy zostały zakupione sprzęt na budowę boiska do siatkówki. Siatkówka, tenis ziemny, badminton, no wszystko na jednym. Już stoją, już zamontowane, chętnie chłopcy pracowali, chętnie zrobili. Poza tym no mamy tutaj jeszcze przy okazji tych działaczy sportowych, mamy takich państwo laskowskich, którzy się zajmują w Starych Kotkowicach LZS-em i tam naprawdę jest to boisko utrzymane, super, pokazane takie małe hejzel, znaczy może nie hejzel, ale... Panie sołtysie, jakie jest to minimum, które by państwa satysfakcjonowało, jeżeli chodzi o gratyfikowanie waszej pracy? To zależy od tego, ile kto chce komu dać. No, my dostajemy w granicach 20 000 tego funduszu sołeckiego rocznie. No jest ciężko go rozdzielić, bo każda grupa ma jakieś tam potrzeby, ale tak jak mówił pan burmistrz, najpierw robimy tą główną inwestycję. No w tamtym roku był zakup równiarki na drogi, w tym roku robimy remont kuchni i przyświetlicy wiejskiej, no bo chcemy robić dożynki gminne, więc z czegoś coś musimy zrobić i wykorzystać. Co będzie w przyszłym roku? Nie wiem, zależy od mieszkańców, będziemy z nimi rozmawiać. A kwota, wie pan, no, jak ja bym powiedział 50 000, też by było mało. Powiedziałbym 100, wtedy burmistrz by powiedział, chłopie, no czyś ty już całkiem oszalał, skąd ja ci taką kasę wezmę? To ja wrócę do pierwotnego pytania. Gdyby pan tak mógł powiedzieć w imieniu swojego środowiska, to w jaki sposób i czy, powiedzmy, jak systemowo rozwiązać kwestię wynagradzania sołtysów? No to jest wielki problem, ale uważam, że powinno to wyglądać mniej więcej tak jak w krajach ościennych. Czechy, Niemcy, może nie od ilości mieszkańców, bo to trochę dziwnie liczy sobie te dusze i głowy mieszkańców czy te owieczki, ale byłaby to na pewno jakaś rekompensata związana z pracą włożoną, bo mówiła pani dyrektor tutaj o tym, że kiedyś rolnicy, czy dzisiaj tych rolników jest bardzo mało. Jest jak 10 gospodarstw we wsi jest, to jest wszystko. I mamy w radach sołeckich rolników i to rolników posiadających duże gospodarstwa, ale tylko w radach sołeckich. A sołtysami, no ja też byłem do niedawna jeszcze rolnikiem, do maja, przekazałem synowi gospodarstwo, tylko jestem teraz nauczycielem, no urzędnikiem państwowym można by powiedzieć, ale zajmuję się to tym działaniem sołtysa tylko dlatego chyba, że to lubię. Pani Róża Zgorzelska chciała coś tutaj dodać. Ja tylko bardzo krótko chciałam wtrącić, że mówimy tu o aktywności sołtysów, ale moi kochani, ktoś musi tych sołtysów też przygotować do tej roli. To jest ta podstawa. Najpierw musimy ich tego nauczyć, żeby byli aktywni. Oni to mają w charakterze. Godząc się na to, żeby być sołtysem, to raczej będzie już taki człowiek aktywny, ale trzeba ich nauczyć. I tu gmina bardzo wielką rolę ma do spełnienia. żeby jakieś szkolenia, pozyskiwania właśnie tych środków zewnętrznych, nie opierać się tylko na tym, co dostaniemy jak gdyby z gminy, że mamy ten obligatoryjny grant z odnowy 3,5 tysiąca i wydamy jakoś tam te pieniądze, jakoś rozliczymy, ale to powinno właśnie być zawsze, jeszcze powinna następować ta wartość dodana jak gdyby i to jest ważne, to jest istotne. Ja na przykład powiem, że ja nigdy nie byłam sołtysem, a jestem tym liderem w tej wsi. I zawsze współpracowałam z sołtysami, którzy dotychczas byli sołtysami w tej miejscowości. W tym roku udało nam się wybrać bardzo młodego sołtysa i młodą Radę Sołecką. I staram się w miarę moich możliwości przekonać ich do tej aktywności, starać się przekonać ich do udziału w szkoleniach na szczeblu wojewódzkim. Ale mi się wydaje, żeby uaktywnić tych naszych sołtysów i rady sołeckie, panie burmistrzu, trzeba by było takie szkolenie jakichś podstawowych pozyskiwania i też pomoc właśnie z gminy w pozyskaniu takich środków. Porozmawiamy teraz o tym, co jest w gestii parlamentu. Otóż system samorządu terytorialnego w Polsce opiera się na silnych gminach, co marginalizuje podległe im jednostki. Sołectwa są zależne od gmin pod względem finansowym i decyzyjnym. Pojawia się zatem pytanie, czy dążyć do przywrócenia sołectwom osobowości prawnej, którą miały przed wojną, czy też wzmacniać gminy. Antoni Konopka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sygnalizowałem już wcześniej, tutaj jednoznacznie podkreślam, że i PSL, i ja osobiście jestem tutaj bardzo za tym, ażeby jednak w miarę możliwości usamodzielnić tutaj te samorządy lokalne, samorządy gmin. Ale chcę jeszcze powiedzieć tak, jak dzisiaj funkcjonują samorządy. Ja zgadzam się z moją przedmówczynią, że niekoniecznie sołtys jest tym najważniejszym czy tym jednoznacznym liderem. Ja żałuję, że kiedy kilka dni temu, właściwie czy tydzień, było takie duże szkolenie dla liderów z Odnowy Wsi, było prawie 100 szkolących się, nie przeprowadziliśmy takiej ankiety, jak kto jest sołtysem. Myślę, że uda, ale mimo wszystko uda się to nadrobić i wtedy można będzie porównać, zobaczyć, kto jest tym sołtysem. Ale między innymi na zebraniu wiejskim odbywa się dzielenie środków na budżet, na przykład na 2020 rok, środków pochodzących z gminy, z funduszu sołeckiego i często mnie ktoś tam prosi, panie Antoni, niech pan przyjdzie na zebranie, bo proszę zagłosować na to, żeby na LZD Sękowice, bo taki mamy, w małej miejscowości poniżej 100 mieszkańców mamy LZD, który funkcjonuje 51 lat, a żeby na LZS, panie proszą, że na dziedziniec, bo tam są dzieci i tak dalej i dzielimy te pieniądze. I kiedy ja o tym mówiłem takim samorządowcom, którzy mówili, że są samorządowcami z Mołdawii i powiedziałem, że na wsi dzielimy pieniądze, to powiedzieli, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby dzielić pieniądze mieszkańcy, bo to urzędnik ma dzielić pieniądze, a nie mieszkańcy wsi, bo za to też można gdzieś tam ponieść konsekwencje. Więc jak my tutaj zrobiliśmy daleki krok i tutaj trochę kamyczek do ogródka pana burmistrza. Bo pan burmistrz powiedział też, że jest za tym, ażeby te środki z funduszu sołeckiego były przeznaczane na jedno duże zadanie i tak dalej. Ja spotkałem się też z takim zdarzeniem, że jeden z wójtów, burmistrzów, nie będę tutaj mówił, przekonał sołtysa, że trzeba, i sołtys próbował to przeforsować na zebraniu wiejskim, że za te pieniądze wyczyścić rowy na drodze gminnej. No to ja się pytam, to po co przeznaczać, pan burmistrz ma przeznaczać pieniądze na fundusz sołecki chyba tylko po to, żeby odzyskać 30%, gminy, tak? Czyli bo to jest zwracane tutaj do gminy. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedna ważna inicjatywa, że samorząd województwa, a chcę to dzisiaj powiedzieć, marszałek na najbliższe 3 lata planuje przeznaczyć ponad 5 milionów na marszałkowską inicjatywę sołecką, czyli każde sołectwo, podkreślam, każde sołectwo ma szansę w ciągu 3 lat otrzymać 5 000 złotych właśnie na tą działalność. A dlaczego? Bo pamiętam już ponad 20 lat temu, już kończę panie redaktorze, że kiedy mieliśmy doradców, ekspertów z Niemiec, z Austrii i mówili o programie Odnowy Wsi, aktywności wiejskiej, to powiedzieli tak, pamiętaj, jeżeli kogoś namawiasz do aktywności, do działania, a nie masz środków, żeby wesprzeć tą działalność, nie namawiaj go do tej działalności, bo szkoda jego energii, twojej energii, spalisz tego człowieka, spalisz tych, którzy chcą coś zrobić. W związku z tym przede wszystkim, jeżeli są środki, można namawiać. Oczywiście panie sołtysie, działanie jest ważne, ta satysfakcja z działania, ale trzeba, i ostatnie, jak wykazaliśmy, złotówka przeznaczone w ramach odnowy się z budżetu na przykład marszałka potrafi procentować dzięki rękom zaradności mieszkańców nawet kilkanaście złotych. Natomiast uchwalenia przez parlament nie może doczekać się ustawa o sołtysach i radach sołeckich, która ma wzmocnić ich pozycję. Projekt ten zakłada, że sołectwo będzie mogło składać wnioski o przekazanie mu zadań i majątku. Będzie też miało własne konto, ustanowione ma być wynagrodzenie dla sołtysów. Czy to są dobre rozwiązania? Teresa Barańska, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Wszystkie rozwiązania, które idą w kierunku ulepszenia, są dobrymi rozwiązaniami, jednak ja tu pragnę zauważyć, że praca sołtysa to jest przede wszystkim praca społeczna. Od zawsze tak było, jest i będzie. Zaangażowanie może będzie inaczej, ale póki co w tej chwili tak to wygląda i zaangażowanie tutaj tych osób na tym stanowisku jest ogromne i od niego zależy w jakim kierunku, w jakim rozwoju, w jakim pójdzie rozwój wsi, jak zostaną wykorzystane środki, którymi dysponuje, którymi dysponować wieś może. A jeżeli mówimy już o szkoleniach i przygotowaniach, chciałam państwu powiedzieć, że jako Polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizujemy taki konkurs na najaktywniejszego lidera społeczności wiejskiej. Jest w nim wiele takich osób jak pani Róża, jak tu pan sołtys występują. Promujemy jak najbardziej, pokazujemy i przedstawiamy ogromną rolę i rangę tych osób. Jeżeli chodzi o środki, jeszcze dodam jedną rzecz, to proszę państwa, rola sołtysa, rola lidera na wsi jest bardzo ważna również pod tym względem, że mobilizuje do pracy, do współpracy organizacje, które są na wsi i między innymi proszę zauważyć, że w tej chwili zakończył się nabór kół gospodyń wiejskich, który trwał przez prawie pół roku i w skali kraju jest to ponad 8600 kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w agencji i wnioskowały na około 30 milionów złotych. I różne te środki rozkładają się w danym kole, w danej organizacji, bo to jest uzależnione od ilości członków, ale ogólnie około 3000 taka organizacja miała na swoje działanie, na podnoszenie rangi i swojego działania. Także te środki na wsi są w różnej postaci, aż skoro jestem przy głosie i przy środkach powiem jeszcze, że z rolniczego punktu widzenia trwa cały czas nabór na przyjmowanie wniosków suszowych. On został przedłużony do 29 listopada i środki ponownie w nowym roku będą wypłacane. Drodzy państwo, trwa wypłata zaliczek, dopłat bezpośrednich dla rolników do końca listopada, a od 2 grudnia już następuje faktyczne wypłacanie środków związanych z płatnościami bezpośrednimi. Także tych środków i programów jest bardzo dużo. Są również programy związane stricte z rozwojem wsi i obszarów wiejskich, które przedstawia i zapewnia wspólna polityka rolna, na którą jest 365 miliardów euro skierowanych, która zakłada dwa filary. Jednym z nich jest głównym cały czas skierowany na rozwój obszarów wiejskich i tutaj można naprawdę starać się o olbrzymie środki, które wzbogacą opolską wieś. Mieliśmy nie tak dawno, 26 września, konferencję właśnie prezydialną, która przedstawiała możliwość wykorzystywania środków i jakie można skorzystać z nich i na jakie działania. Naprawdę są to ogromne środki, z których operatywny, uważam, samorząd będzie miał możliwość skorzystania w perspektywie po 2020 roku. Chciałbym kontynuować ten wątek rozwiązań systemowych. Otóż według ekspertów, tych, którzy właśnie forsują taką reformę funkcjonowania sołectw, no oni zgłaszają takie propozycje i mówią, że sołectwo mogłoby na swoim terenie utrzymywać porządek, dbać o środowisko naturalne, utrzymywać i eksploatować świetlice, place zabaw, boiska i oczywiście czerpać z tego korzyści. Czy przyjęcie takich zadań jest realne? Dragomir Rudy, radny powiatu prudnickiego z Platformy Obywatelskiej. Kiedyś mówiło się sołtys na zagrodzie równy wojewodzie, prawda? Dzisiaj to się całkowicie odmieniło. Sami wiemy, że mieszkańcy poszczególnych wsi oczekują od sołtysów jak najwięcej pracy. Kto obrywa? Oczywiście sołtys. Sołtys jest tą osobą, no niestety, rozliczaną przez każdego mieszkańca. My jako Platforma Obywatelska w marcu tego roku złożyliśmy projekt, który miałby wzmocnić pozycję sołtysa. Projekt, ja nie będę opowiadał dokładnie, dotyczy, ale dotyczy między innymi wzmocnienia pozycji sołtysa poprzez wynagrodzenie obligatoryjną tak zwaną dietę, którą otrzymywałby za wykonywane czynności, za pracę, którą wykonuje na rzecz mieszkańców danej miejscowości. Taki projekt był również podobny, złożony przez PSL. Z tego co mi wiadomo, ten projekt koordynatorem tego projektu jest nasz poseł tutaj, Ryszard Wilczyński, niedawno również wybrany ponownie do Sejmu. No, miejmy nadzieję, że rząd przychylnie będzie patrzył w kierunku tych projektów składanych przez opozycję. Właśnie, panie radny, bo poseł Ryszard Wilczyński postuluje, aby sołectwo mogło prowadzić gospodarkę finansową, mogło gromadzić pieniądze i używać ich jako wkład własny do różnych projektów. Potrzebna jest do tego osobowość prawna, choćby taka, jaką mają stowarzyszenia. Czy właśnie przekazanie tych większych kompetencji, tych kompetencji, które teraz posiadają gminy, to dobre rozwiązanie? Burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Ja odniosę się najpierw do dwóch wcześniejszych wypowiedzi. Chciałem zacząć tutaj od kamyczka, jak pan marszałek to nazwał, wrzucanego do mojego ogródka. Otóż, szanowni państwo, jestem po około 40 zebraniach sołeckich w tym roku. Część z nich dotyczyła wyborów sołtysów, to u zarania roku 2019. Natomiast brałem udział też w około 20 na 25 zebrań dotyczących funduszu sołeckiego w gminie Głogówek. I proszę mi uwierzyć, że taka jest właśnie wola większości sołec, żeby gmina partycypowała w większych zadaniach na ich terenie. Bo w przypadku części tych sołectw po prostu one nawet nie do końca wiedzą, jakie zadanie mają realizować. Jeżeli są pozbawione tych dróg gminnych, jeżeli mają już plac zabaw wykonany, jeżeli mają świetlicę zrobioną, wtedy oczekują większej inwestycji chociażby drogowej, większej inwestycji natury melioracyjnej, większej inwestycji w zakresie utwardzenia dróg polnych. I jeżeli ja widzę wtedy, że środki są komasowane w jednym miejscu, rekomenduję Radzie Miejskiej z automatu dorzucenie tych pieniędzy do tego zadania. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia natomiast tutaj, odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Dragomira Rudego, ja rozumiem, że tu możemy mówić o rozwiązaniach, które pojawiają się w polskim parlamencie, natomiast ja bym chciał też zejść na płaszczyznę lokalną i zwrócić się uwagę na to, co Platforma Obywatelska w powiecie prudnickim robi dla sołec gminy Głogówek, oprócz największej inwestycji w tym roku, czyli progu zwalniającego. Ja bym prosił o taką deklarację, czy wykonana zostanie chociażby droga łącząca Kazimierz z Głogowcem i to bez partycypacji środków gminy Głogówek. Już kończymy nasze spotkanie, naszą dzisiejszą debatę i ostatnie słowo do pani Róży Zgorzelskiej należy, a potem pan Antoni Konopka. Ja tylko jeszcze króciutko właśnie chciałam nawiązać do tego, że właśnie ta atmosfera, ta sytuacja we wsi, którą teraz nazywamy sołectwem na tym spotkaniu, bo to jest też ten temat, powinna być taka, żeby zachęcała ludzi do współpracy. I ja na przykład nigdy nie byłam tym sołtysem, jak już wcześniej powiedziałam. Jestem natomiast radną od 1994 roku i zawsze starałam się o to, żeby właśnie była ta współpraca. Już tytułem podsumowania naszej dyskusji Antoni Konopka. Proszę państwa, patrzę na panią dyrektor Barańską, że troszeczkę wypowiedź pani dyrektor no, trochę mnie zasmuciła albo zaniepokoiła, bo ja sobie tak tłumaczę przynajmniej, że z pani wypowiedzi, a reprezentuje pani PiS, jak rozumiem. Kończymy nasze spotkanie. Że nie jest jednak pani za zwiększeniem samodzielności sołectw. O tej formule, o której rozmawialiśmy, a więc osobowość prawna, dochody i tak dalej. Wszystko, co idzie w dobrym kierunku, jest dobrym kierunkiem. I to, myślę, jest doskonała puenta naszego dzisiejszego spotkania. Zmiany gospodarcze, demograficzne i kulturowe wpływają też na sytuację sołectw. Samorząd wiejski należy wzmocnić prawnie oraz finansowo. Bez tego sołectwa stracą na znaczeniu ze szkodą dla nas wszystkich. Negatywne tego efekty widać już w innych krajach. Zaproszenie do Samorządowej Loży Radiowej przyjęli Róża Zgorzelska, radna miejska Głogówka z Mniejszości Niemieckiej. Dziękuję państwu. Teresa Barańska, radna Prudnika z Prawa i Sprawiedliwości, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Dziękuję ślicznie. Piotr Bujak, burmistrz Głogówka z Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo. Dragomir Rudy, radny powiatu prudnickiego z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję ślicznie. Bernard Burek, sołtys Starych Kotkowic, też nauczyciel. Dziękuję i myślę, że następnym razem znowu się spotkamy i usłyszymy się kiedyś. Był też z nami Antoni Konopka, radny Opolskiego Sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A ja jeszcze raz dziękuję pani Róży Zgorzelskiej za gościnę w Farskiej Stodole. Z Biedrzychowic żegna się Jan Poniatyszyn. Samorządowa Loża Radiowa.